Ten program jest dedykowany dla samorządów i organizacji społecznych. Program jest realizowany w zasadzie od 11 lat, choć miał swoje kolejne wydania. Program się skupia na działalności zwalczania przestępczości i aspołecznych zachowań, ale w oparciu o współdziałanie z samorządami, z organizacjami społecznymi, z różnego rodzaju instytucjami. Mamy tutaj taki element dotyczący chociażby budowy bezpiecznych przejść drogowych, w szczególności w okolicach szkół czy instytucji użyteczności publicznej. Program jest realizowany w takim trybie konkursowym, a mianowicie minister, później my też na tym szczeblu wojewódzkim ogłaszamy, w jakich obszarach można składać projekty. Ilość tych projektów z roku na rok się zwiększa. Grupa Ratownicza Nadzieja, która jest częścią organizacji Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Nadzieja, będzie realizowała w ramach programu imienia Stasiaka program Senior Alert. Chcemy, aby do poszukiwań osób starszych włączyły się m.in. media, ale także rozmaitego rodzaju inne stowarzyszenia, fundacje, m.in. także korporacje taksówkowe, czy też przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej.